konferencji prasowej po spotkaniu 8 kolejki rozgrywek drugiej ligi. Przed chwilą zakończyłem spotkanie. Polonia Beton pewnie pokonała Odrę Opole 4-0. Szczególnie miło mi powitać szkoleniowców obydwu drużyn, trena drużyny gości, pana Dariusza Żuraga, a także szkoleniowca Polonii Beton, pana Jacka Czesiaka. I na początek o parę słów komentarza do spotkania proszę trena drużyny gości. Gratuluję na wstępie trenerowi Jakowi okazałego zwycięstwa. Graliśmy dzisiaj dobrze 15 minut, mieliśmy kilka sytuacji. Niestety nic nie wpadło, przyjęliśmy bramkę i od tego momentu mój zespół przestał grać. Praktycznie każdy strzał w światło bramki kończył się bramką. Mieliśmy znowu zbyt dużo prostych indywidualnych błędów. I to spowodowało, że po przerwie przegrywaliśmy 3-0. Próbowaliśmy jakoś w drugiej połowie zespół zmotywować, zrobiliśmy zmiany. Nic wielkiego one nie wniosły. Polonia dołożyła jeszcze jedną bramkę, która do służenia, także gratuluję temu. Dziękuję bardzo. Polonia, Jacek Czesiak. Dziękuję trenerowi za gratulacje. Rzeczywiście to było, jak trener wcześniej powiedział. Dopóki nie dostaliśmy dzwona w postaci słupka, gdzieś tam Odra do tej pory zdecydowanie dominowała. Nie wiem, co się stało, nie potrafiliśmy piłki nawet przyjąć i to był nasz największy problem. Ale od tego dzwona gdzieś dopiero zaczynaliśmy chytać właściwy rytm. Cieszę się, że w końcu prawie wszystkie sytuacje kończyły się bramką, co było wcześniej naszym mankamentem. Jeżeli chodzi o samą grę, to bardzo dobrze funkcjonował dzisiaj odbiór i pierwsze wprowadzenie piłki. To było bardzo ważne i to było decydujące o tym, żeśmy ten mecz wygrali. Bardzo się cieszę, bo chłopcy nie stanęli na laurach przy bramce na 1-0, tylko poszli za ciosem i to jest bardzo, bardzo ważne i bardzo jest na przyszłość bardzo pomocne. Cieszę się, dziękuję chłopakom za walkę, za angażowanie i oby tak dalej.